Siemaneczko, wariaci. Także dzisiaj, jeżeli kliknęliście na ten filmik, to znaczy, że chcecie się troszkę przestraszyć. A ja wam tego nie gwarantuję, bo to jest mimo wszystko Roblox. Tu, inny, tak? Nie, to ona chodzi po suficie sobie. A. O! No, no! Rzeźbiliście po suficie! Czekaj! Czekaj! Gonicie! Czekaj! O-o. Igor. Jednakże, jak widzicie, przetestowałem już tutaj gierkę, która nazywa się Doors. I mogę wam powiedzieć, że to jest pierwsza gierka horror chyba w życiu. Powiedzmy od momentu, kiedy trochę dojrzałem. Co mnie przestraszyło. Jakby inne gierki, tam Layers of Fear czy coś, to są bardzo ciekawe, ale jednak nie są aż takie straszne, co tutaj. Też nie jest straszne, ale jedna scena mnie przestraszyła. Zobaczycie to za chwilę. I dlaczego Roblox? Dla mnie to jest też dziwne, też się dziwię. Pewnie tak jak wy, ale namówił mnie młodszy brat, który jest dzisiaj z nami. Siemaneczko. I właśnie on nas trochę tutaj pokieruje po tym Robloxie, bo no ja poza tym i sobie weszłem na takie coś, żeby przetestować, to właściwie nic tutaj nie wiem, co, jak, gdzie, po co i czemu. To wejdziemy najpierw sobie w te Doorsy i sobie właśnie zobaczymy, może trochę dalej przejdę niż przeszłym poprzednim razem. Zobaczymy. To dawaj na te Doors, a potem będziesz się skierował po innych. Ta gra ma błyskające światła, głośne. To zależy na głosie, ta gra jest alfa, wiele rzeczy. Dobra, tak, nie to dokończyli, ale okej. Okay. Ale generalnie tutaj jest coś zbugowane, bo jestem taki. Aha, włosy mam w dupie. No. Tak, dołączam do ciebie już. Jesteś już w grze? Jesteś? Czekaj, dołączam. O, dobra, widzę cię. Dawaj. Dobra, także wyszliśmy z tego windy na dwóch graczy i zobaczymy, czy na coś nowego trafimy, czy nie. Mam nadzieję, że wy dobrze wszystko widzicie. Masz grafikę na maksie? Nie wiem. Sprawdź. Mam na automatycznie chyba. Dobra. To mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Mniejsza. Tutaj już młody wziął kluczyk stąd i otworzył drzwiczki. No ja jeszcze sobie szybko obejrzę, czy nie ma właśnie pieniądzów. No i super. Dobra, generalnie takie coś można robić. Ty się postawiłeś. Fuck. Co fuck? Psst, usłyszałem. Dobra, no i generalnie półeczka można znaleźć tylko i wyłącznie chyba te pieniążki właśnie, albo klucze, jeżeli trzeba rzeczywiście szukać klucze. Szczęśliwy wypadek, ok. Dobra, a, można poduszkę się też schować. No generalnie na razie nie ma nic takiego, nie? Klimacik jakiś tam jest. Grafika też nie jest jakaś brzydka. No, ja mam bardzo ładną ogólnie. No i... o, mam klucz. To co to? O, i ten, lighter. To będzie łomisko. Światło. Nie używaj lightera, będzie jako światło. Jedynka, okej. Okay. No i klimacik, bo właśnie słychać deszczyk i w ogóle. Okej, okay. Aha, to więc to za pokój. Tutaj trzeba znaleźć kluczyk. Trochę zrobimy to speedrun, bo jak ma być kilka gierek zrobionych, to nie wiem, czy jest sens tak grzebać wszędzie po półkach. Chyba, że zrobisz długi format. Ale i tak trzeba znaleźć kluczyk. Tak, długi format, tak też myślałem. Ale no zobaczymy, co to da. No, chodzi o montaż LED, a musi być na modelu, taki tu wspominałem wcześniej. O, mam klucz. Dobra, to go. Tutaj?
Dobra. Biegaj, biegaj. Co? A nie. Nie, nie, myślałem, że trzeba biegać. A się biegnie. Muszę się biegać. Chować się czy coś takiego. Dobra, na razie tak jak widzicie jest bardzo spokojnie. Myślę, że ona nic nie. Trafię. Biegaj! Co ty robisz? Światem biegaj. Aha, dobra, czekaj. O kurde, dobra. Odsuń się z mojej drogi. I'm walking here. Przeżyjesz. Możesz wyjść? Czemu nie działa moje mi wyjść? Aha. Dobra, chodź, dawaj. Czekaj, coś mi się stało. O, wrzuciło się z szafy. Dawaj, chodź. Ale koszulę. Aha. No to młodego wywaliło. To Rosz mnie wywalił. Dobra, to idziemy dalej na razie. Już teraz sam na sam. O kurde. Jakiś kościół. Nie wiem, czego się mogę spodziewać po takim czymś. Ta muzyczka jakaś jest? Nie no. W sumie to nie. Mono. No tak jak mówię, nie wiem, czego się spodziewać, także boję się, że w pewnym momencie coś się stanie. Kurczę, góra czy 19-20? Ogólnie o ja pier... Ja pierdziele, dobra. No, o tym też mówiłem. Stało się, stało. No nie spodziewałem się, że coś się stanie. Aha, czyli te... To są bandaże? Nie. Właśnie nie wiem, co to jest, ale nigdy tego nie mogłem podnieść. A to co, to nagle by mi bandaże dali akurat? Do tej pory nic nie miałem sensu. No, także no można się przestraszyć w Robloxie, jak widać. No ja się przestraszyłem teraz. O cholera. Dobra, znowu ten rush, tak? Tak, no idzie rush. Dobra, czyli zobaczyliśmy już dwa podporki, czyli rusha i tego. Za zły pokój. Co teraz? Co to? To? Aha, o. Ej, nie spodziewałem się, że to mogą być jakieś... No nie. Halo? Ktoś pukał? Już? O, nie będzie dobry znak. A, nie wiem, spierdziałam w takim razie. Nie chcę mieć niedobrego znaku. Słyszałem drzwiczkę, że się otworzyły, a to co to chwisy? O, mogę zapierdzielać teraz. O, pierwszy lepszy pokój ma kluczyk, także kozak. I dobra, 25, 26. A jaki byliśmy teraz? No już widzieliśmy tego podporka, nie trzeba dwa razy. Aha. Aha. No nie wiem, uznajmy, że 25, co nie? Nice. Już myślałem, że będzie drugi raz. Dobra, tutaj nie było klamki. O cholera. Dobra, lecimy. 26. Okej, spokój. Może sobie będę musiał poprawić fryzurę do może następnej gierki. Ej, czemu się otworzyło? Kto ci kazał, halo? O, Lego. Outlier. Dobra. Hit. Z tym. Znowu? Nie. Dobra. Będę patrzył teraz na to. 29. O, mordę. Szafa, szafa, szafa. Dobrze? Tak, dobrze. No dobra. Raz to już dla mnie nie jest w ogóle straszne. Ale... Tam były drzwi. Czemu nie mogę lampeczki użyć? Mogę. No nie chcę. Ale co do jego to niebieskie światło, bo nie pamiętam.
Niebieskie światło to nigdy, to nie jest za bardzo potwór. Aha, patrz na mnie, tak, to jest patrz na mnie, to jest ten z okami, oczami. Oczami. No właśnie tak. O kurczę, ale kość ciemna. I co to jest? Jakieś oczy są na ścianach. O, o. No to jest właśnie... Bieraj, okej. Okay. Przejdźmy dalej. Nie wiem, to oczy nic nie zrobiły. To nie były te, co robią pst. Przypadkiem? A, to może czasami też. Nie pamiętam, co jest. Co jest? Oni idą za mną. Jakiś boss wychodzi z podłogi. Jakiś lejmowy czarny boss. A! Czemu on mnie resztuje? O, w mordę. Ale mam speedrun. Goni mnie! Biegnij! Biegnij! O cholera. Jak mnie dogonił? Przecież biegłem! Nie zgubiłem się wcale! Ale oszuści, halo! Rozejrzyj się w obie strony, zanim zrobisz postępy. Jakie postępy? Byłem kozakiem, o co wam chodzi? No i dupa. Ale drzwi 41. 41. Także, okej. Okay, okay. No to tutaj macie pierwszą gierkę. A mianowicie właśnie Dorsy. Jak Igor, odpaliłeś powrotem? Tak, jestem w grze. Dobra, to dawaj, co teraz idziemy? Apeirofobia? To jest edycja 1 Apeirofobii, to jest ta starsza wersja. Dobra, to nie wiem, zaproś czy coś? To muszę do mnie dołączyć. Okej. Okay. Także jesteśmy z powrotem i odpaliłem gierkę Apeirofobia. Zobaczmy, co to da. Apeirofobia to jest strach nieskończoności. O kurde, co to jest? Czemu jakiś dźwięk, jakieś sucharki? Czemu to jest Stickman? I czemu mam jakieś supermoce? Okej, generalnie to wygląda jak Backrooms, ale wkurza mnie strasznie ten dźwięk. Wygląda jak Backrooms i pewnie to o to mniej więcej w tym chodzi. A to nie są takie korytarze, tylko ściany porozkładane byle jak. Ja nie widzę ścian w ogóle, ja widzę tylko żółtą podłogę. Jak nie widzisz ścian? No to jest zielono. Widzę gwiazdy i podłogę. Zielone światło. No nie widzę, gdzie mam iść. Czy tutaj są jakieś screamery, czy to ma jakiś sens? Okej, jest strzałka. Dobra, czyli idziemy w tą stronę. Co to jest? O kurde! Tu to sobie można dopiero Tesla podłączyć nawet. Dobra. I Bailando, idziemy dalej. Żółty. Tak jak wskazuje na tamto. A tutaj jest drobinka. Można po niej wejść. I po co taką? Co jest? Gdzie jest to? A, bo teraz jesteśmy w poziomie wodnym. Dobra. Ja jestem w poziomie numer 643. Co? Nie wiem, czy mi nie dali przypadkiem za ściana. Nie, ale tutaj ludzie przechodzą, więc też powinienem. Jak on tu? Co, za gruby jestem? Halo? Okej, okay, dobra, przedostałem się. Nie wiem jak, ale jestem. Strasznie dziwna jest ta gra. A nie wiem, czy nie jestem pod mapą przypadkiem. O kurde. Spadłem w kosmos. I czas oprzeszcie. Chcesz odbyć. Ożyć. Gdzie ja teraz jestem niby? Nie wiem, chyba mnie respią w złym miejscu zawsze. No, bo jestem teraz nad mapą. Dobra. No to co, no idziemy do innego, bo to jest bez sensu. Strasznie słabo zrobiona jest ta gra. Okej. Okay. Aktualizacja. Dobra. Dalej. Co dalej? Dwójka tego samego. Apeirofobia 2. Nie będzie to samo? Nie. No Chapter to jest 2, Apeirofobia. Dobra. By Polaroid Studio. Tu mam certified jakiś, no to może będzie dobre. Zrobiłem lobby. Ale jak się nazywa? Mój room to jest moja nazwa plus room.
Join. To spróbuj ty. O, S. O, w mordę. Ta gra będzie mocna bardzo. Czemu? Bardzo mocno będzie. Wychodząc z gry, żeby wejść jeszcze raz, to było też tam test słuchawek chyba, czy coś. I pukało, jakby, żeby upewnić się, że mam słuchawki i tak dalej, czy słychać dobrze. I pukało najpierw z prawej strony. Ja tak, ja nie ogarnąłem, że to jest w grze. Ja myślałem, że naprawdę pukało ktoś mi z prawej strony, nie? A potem zapukało z lewej i też się obróciłem. Dopiero ogarnąłem, że rzeczywiście coś tam. O kurde. Będzie mocna giera. Dobra, także po licznych próbach udało się w końcu dołączyć do siebie na tym samym serwerze. Chodziło o to właśnie, że nie mogliśmy się znaleźć, dlatego że ja bym pewnie na serwerach europejsko-wschodnich, a młody był na europejsko-zachodnich, bo no, on jest jeszcze we Francji. Także co, udało się i będziemy startować. Dawaj, no, startuj. Camera rolling. Action. All right, cut, cut. That was good. That was good, guys. Yeah, that was good. I'm thinking we get a wide angle and we're done, all right? Yeah. Okay, how much? A little more. Okej, okay, czyli tak, WASD, chodzenie, control, crawl. Po co mamy gwizdać? Żeby umrzeć? Nie, będzie okej. Okay. To jest tak, Q, to jest lean. Okej, okay, także, jak widzieliście, bardzo ciekawie to wygląda, bo samo intro do tej gry było bardzo, powiedzmy, jakościowe. Okej, okay, mamy tutaj mapkę. You have to better annex it, but what is that? Okej. Okay. Ej, dawaj, gwizdam. Dobra. Oj, słyszałem jakiś prąd. Dobra, chodź, dawaj. A strasznie duża czułość nóżki. Ej, mam. Jest tam drobina. Albo? Co, po co? Naciśnij. No co? Ej, tam gość płacze. Kurde, to się walnęło. Nie, ale my stąd przyszliśmy, nie? No za ścianą gdzieś poczę. Bito się dzieje. O, w mordę. Dobra, o! Disco. Jak tam się bawisz? Żyjesz? Co? Jak się bawisz? Żyjesz dalej? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, chyba mnie goni ten. Chyba mi się umarło nawet. Nie wiem, dogonił mnie easy. How are you? Do you wish to respawn? Yes. No tak, no, respawnuj, go. Jak się to robi? Dobra, jest. Okej, okay, no co, no. Jezu, co ja mam w tej sytuacji zrobić? Kurde. Hello. You're dead. Do you wish to respawn? Dobra, ja nie. No znowu? Tak, wyznałem i czasami gonić. Znowu? O. Jaki on głośny. Co ty w niego zrobiłeś, czy co? Co zrobisz, żeby od razu do niego? No nie wiem, on ogólnie cały czas. Dobra, trzeba znaleźć drabinkę. A co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Mam go walnąć? Nie wiem, ja biegłem, uniknąłem go i gwizdłem. Jak gwizdnąłem, no to przestałem go gonić, o dziwo.
Warto jeszcze. Zielone światło. Ale ta gra na pewno lepiej wygląda niż poprzednia. Co to jest zielone światło? Epero słabe. Co? Widziałeś takie zielone światło też? No po prostu byłeś mękawy bardziej. Dobra, ej, mieliśmy drabinę na samym początku i sobie poszliśmy. Głupota. Co to jest za zielone światło w ogóle? No nijakie, po prostu światełko innego koloru. A ja do tego pobiegłem. W mordę jeżdża! Je crois que tu vas mourir, mais je crois que je... Tak, myślę, że umrzesz, ale tak tylko myślę, nie? No kurde, no jak uciec od tego gówna? Nie wiem, robię slalomy, biegnę w milion miejsc, gwizdam. Ty też słyszę, że gwizdałeś, żeby go odciągnąć. A on dupa, nie chce. What the? Died. Świetnie. No jak to wyłączyć? Jak się używa myszki podczas tego? O, dobra, nie trzeba. Ej, tu jest lampka. Wytorzyłem? Nie. Ej, ale jak, gdzie jest ta drabina, którą widzieliśmy na samym początku? No, o jest, dobra, mam. Czekaj! Ale jak się je używa? Nie, nie goni bez przerwy to coś. No, nie zdążyłem. Nie wiem, jak się używa tej lampki. Znaczy... Okej, okay, no nie wiem, no naciśniemy... Z, tak? No i po co to? Ja chcę iść do góry. O, tam coś było. Okej. Okay. Z. Nie wiem, czego szukamy, skoro po drabince nie można wejść. Okej, okay, to można kamerę używać jakąś. Nie powiesz. A nie wiem po co. O, w mordek, goni mnie. Nie, nie, nie mam pojęcia, czy można go w jakikolwiek sposób uniknąć, czy zatrzymać, pokonać, czy coś. Dobra, back to lobby. Nie, no spróbujemy jeszcze, mam jeszcze dwa życia. Zrobimy te dwa życia, jak jeszcze te dwa życia stracę, to... Pierdzielaj, kobieto, czy tam ziomku, czy facecie, czy kimkolwiek ty kurna jesteś. O, w mordę. Tam jest. Pierniczamy stąd, dobra. Ponownie zielone światło. O, ale zielone białe, ładnie to wygląda. Jak to tam jest, jak był tu? A gdzie ty jesteś właściwie? Ja nie wiem. Ja chodziłem teraz bez przerwy. Nie wiem, gdzie on może być. To co? A znalazłem parę. Nie wiem, czy tam można wejść. This way? Nie wiem, okay, ja właśnie nie mówię. Mogę. Pisze this way, nie wiem, czy idę. Dobra. Czy jest tam ktoś? Nie. Czy jest tu ktoś? Nawet się nie przykrywiam. I powiedzcie mi, po co kamera? Po co flashlight? Jakby nie jest tutaj tak ciemno. Spróbuj filmować potwory. Ja go nagrałem. Nagrałem go. Mam cały filmik na Facebooku już przedstawiony z nim spokojnie. O, różowe światło, super. Wszystkie kolorki mam. Jakieś strzałki? Ej, kolejna drabina, ale... Po co? Nie mogę. Ale dobra, ja już znalazłem koniec. O, słyszę cię. Wiesz jeszcze raz? Wejdę w twoją stronę. O, znalazłem. Ja już znalazłem końcówkę. Ja szłem ze strzałkami cały czas. O, różowe światło. No o, to już jesteś blisko. A co to jest? Pisze this way i strzałka do góry. Ale tam nie ma drabiny ani nic. Taki bait trochę. O, różowe światło znowu. Amadeusz, nienawidzę cię. Już byłem na końcu, powiedziałeś mi różowe światło. Poszedłem do różowego światła, był tam potwór, czekał na mnie. A ty, ja widzę dwa różowe światła.
O, no nie wiem, ja też idę za szczekami. Już miałem koniec poziomu. Trzeba uciec. A jak? Teraz widzę żółte i różowe światło. Co to jest? Ej, można bokiem wejść w tą szparę. To jest interesujące. Albo one priority the lost soul. Nie, ja mam to nagrać? Dobra, nagram. Na to auto zieloną szparę? Tak. Jest tak dużo narysowanych kresek i... Nie działa u mnie. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, jakieś... Ej, to jest Roblox, to jest typu z Robloxa. Teraz oglądałem, myślałem, że to jakieś metalowe główienka zepsute, no. To jest typu z Robloxa. Marnięty. Dobra, by się kręcił wokół mnie ten gościu. Jak on może wejść w tą szparę? O, w mordę jeżdża! Jak się wydarł na mnie, ty! Daj mi spokój, geniu! Jak ja mam wyjść? Mówicie przeprosić? Nie. Ty płaczesz? Co? To ty płaczesz? Nie, uciekaj. On jest przede mną, ten rysowany typu. Czatuje przy moim wyjściu. Mendo. Mierdziel, nie spadł stąd. Odejdź stąd, kurde. Głaska mi ścianę. Dobra, może teraz, jak mi głaska ścianę, to może wyjdziesz. Boję się. A ty już tak miałeś, że jakby chodzisz... O, w mordę, dobra, miałem tego jumpscare'a, ale to nie był on na szczęście. O Boże. A ty już tak miałeś przed chwilą, że chodzisz... Dobra, bo tam dalej czatuję wokół mojego pomieszczenia, ale... Ja na szczęście wyszłem. Okej, odeszłem. Idę dalej za strzałkami. Nie wiem, czy ty dajesz radę, czy nie. Ja już nie widzę strzałek od 2 godziny już. Już ogólnie tylko randomowo chodzę, już strzałek. Nie wiem, ja jestem teraz przy różnym świetałku. Jak już wygląda jego końcówka? Chcę mam wiedzieć, kiedy to jest koniec. Ja miałem różowe światło, szłem prosto strzałka w prawo i prawo biło miejsce. Co? O, mam, dobra, wychodzę. Gwizdnąć? Nie, ja nie wezmę bez ciebie. Tak. Okej, okay. idę se. Dobra, musiałem uciec, bo już mnie atakował. Uciekłem. A, ty poszłeś, to ja też poszłem. Okej, okay. O, teraz jestem... O, nice. Dobra, chodź, lecimy. Ej, fajnie to wygląda teraz. No i pomyślcie ludzie, że to jest Roblox, co nie? Aby... Okej, okay, wygląda on jak idiota. No, ale jest, nie, jest, jakoś grafiki są całkiem, nie powiem, jak taka tania gra horror, nie? On jest zły. To woda jest pod nami? Chyba ta. Tak, jesteśmy w kanalizacjach chyba. Może być, można. Ja się w ogóle cały czas patrzę do tyłu. Właśnie zastanawiam mnie, czy to nie jest tak, że to jest tunel bez końca i trzeba rozgryźć to jakoś. Nie sądzisz? Chociaż nie, czekaj, tam jest jakieś wyjście. I'm scared. O, mordo. Dobra, doszliśmy prawie do końca. Te dźwięki mnie straszą jak... Dobra, uważaj. To jest jakiś ten. Abi, naciśnij na rurę. Czekaj, bo tutaj pisze pewnie co trzeba zrobić. Trzeba... Walwcy trzeba, no to tutaj jest pierwsza na pewno. To trzeba wszystkie. Coś tu jest, coś mnie... Za tobą! Abi! Dobra, on atakuje ciebie, on ma mnie w dupie. No to super. No to wiesz, uciekaj, odciągnij go, ja tutaj odkręcę tą. Umarłem. Dobrze. Dobrze, spierdziano. Zresetowało ci życie, czy nie? Mm-mm. O to.
Spektatuję tylko. A już nie masz żyć? Nie. A wyszłem z wody. Świetnie. On też. No ale to jest wyjście, tak? Ja pierdziu, nic nie widzę. Dobra, ta gra ma potencjał. Myślę, żebyśmy mogli spróbować ją przejść, bo ona jest bardzo ciekawa. O, morda. Bardzo ciekawa pod względem tego, że nie jest łatwa. Dużo się dzieje. I trzeba jednak trochę braina używać. Tyle na ile nas stać. Czy to jest coś? Dobrze, że on jest wolny, on nas nie goni tak mocno jak tamten. Nie wiem, jak ty mnie uciekłeś. No bo byłem w tym ślepym. Ślepiej uliczce. To ja chyba też jestem, a nie. Bo... O, słyszę go, ale to mam uwagę. Rura. Luis. Nie wiem, czy on może przejść przez takie, tak jak tutaj, bo tam jest ciasno. On jest jednak wielkim mędą. Dobra, a to. A, to jest wyjście, czaje. O, w mordę. A, i co? I co? O kurde. O, w mordę. O, może przejść, może! Przeszedł! Różowe światło jak przedtem. Aby tam rurę musisz wyłączyć. Wiem, widziałem. Ale nie wyłączyłeś emisję. Zostaw mnie, typie. Nic nie widzę ogólnie teraz. O, teraz go widzisz? No, widzę. Fajnie, nie? No, piękne. Nie teraz lubię być w wodzie, wodę mnie spowalnia. Cholera. No serio? Życie ci niemiłe, cwaniaku? Wiesz, że lampka ci nie spowalnia, więc możesz cały czas z lampką. Czekaj, uciekaj. Przejdzie. Run, bitch! Run! Spierdzielaj! Patrz, czy jest za tobą. Ej, no nie... Ogólnie mi się... Coś słabo patrzysz. Odwróciłem się, on był. Nie, nic nie widziałem. Albo wyłącz rurę. A nie. No przez nie skakać, debilu! Jak ja mam wyłączyć tą rurę? No jak? Siema. To odstrzało z tobą. Odejdź. Chyba cię lubi. Tak, chce mnie przytulić. No. No to niech umyje najpierw się. No widzisz, że jest dopiero w wannie. O, w mordę. Jest tak dwóch? Nie, tylko tam nie było przejścia. Ale jak ja mam otworzyć tą rurę, jak... No weź spada, jeszcze mnie zacina. Czemu się zacina tak? Czemu jakieś trzęsienia ziemi są? Ej, czemu laguje gra? Odejdź. A to co? O, to ty, siema. Rzeczywiście ślepy zaułek. O, a tu miałeś ten. Ej, no nie, no jak laguje ta gra, to ja nie chcę, no. Grzeczny Patryk Rozgwiazda, grzeczny. Daj mi spokój. Dobra, nie wiem ile walw już otworzyłem, ale wziąłem dwie. Tutaj na pewno jedna. A ty tamtą otworzyłeś? Co? Tamtą walwę otworzyłeś? Jaką? Ja nic nie dotykałem.
Nie wiem, czy te farby muszą się świecić, czy by było, że można je dotknąć, czy nie? Nie, ja myślę, że musisz się wą... Nie wiem, czemu tam, gdzie ty umarłeś, tam mnie zacinało. No. Siema, wariocie. Co, ty skorpiona udajesz? Tak, taki cwany. Okej, okay, mam. Się zbliża. Czuję po zapachu. Nie, nie ma. Czuję po zapachu. Tam się świeci. Lampka cię nie spowalnia. No, ale... Ogrzało cię, kobieto? Czemu kobieto w ogóle? Bardzo dobrze. Teraz będziecie słyszały, będzie z tobą chodził. Dobra, kto zgasił światło? Siema. No generalnie to mój piesek dobrze wytresowany, idzie za mną, nie traci tropu. Nie rozprasza się. Ale fajnie by było, jakbym jednak znalazł tą walwę, którą muszę odkręcić. To jednak chyba nie można wszystkich tak o, tylko trzeba po kolei. No a teraz ta, gdzie Igor zmarł nam. Ja nie zmarł. Pamięci. To tam chyba trzeba iść. Czyli tu. Nie. Nie tu. Ja z drugiej strony poszłem. O, tutaj. Nie wiem po co sufit mu się aż tak podoba, ale... Ale no patrz na jego godzinami. Może myślę, że gwiazdy w końcu zobaczę. Tutaj się ładnie świeci światełko. Ładny potworek. A czy tutaj jest jakaś walwa? Oraz gwiazda. Na świecie na nią. Dobra, tutaj się świeci. Aha, dupa. Kurde, trzeba szukać i szukać tego. Ale łatwe. Łatwe generalnie, tylko długie. 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 A, dobra, ok, wrócił się na sam początek. To fajnie. Ale generalnie skupiłem potworka. A, otwarte już. Schodzi do dołu. Do you wish to respawn? No. Nie, spytaj, czy mogę respawnować. A no to respawnuj. Nie mogę, nie mam pieniędzy. Dobra. Jeżeli ten filmik będzie miał dużo wyświetleń, się okaże ile, tak więcej od innym, bo nie wiem teraz. Igor, ile wyświetleń? 50 tysięcy. Ta dupa, Jasiu. To rozdam kilka robuxów dwóm osobom z komentarzy. No. Of course. Także jeżeli dotarłeś do tego momentu w filmiku i chcesz dostać robuxy, a film będzie miał, uznajmy, 200 wyświetleń, to jest bardzo mało prawdopodobne, także powodzenia. To rozdam dwóm osobom robuxy o wartości nie wiem ilu złotych, bo nie wiem ile robuxy kosztują. Ale powinno być mimo wszystko fajnie. Dobra, jak tutaj przeskoczyć? Nie wiem, czy powinienem skoczyć, czy nie. Boże, na piętro na dół. Chyba wiem o co chodzi, dobra. Będzie trzeba taki labirynt walnąć. Nieważne. Jednak nie. Ale chyba dobrze, że skoczyłem. Zaraz to się nam okaże. Bo w sumie nie miałem alternatywnego przejścia. God damn it, my head. Ciekawe, czy on gada normalnie, czy przez to, że to jest alfa, to jeszcze nie.
No i co? Tak, ja go słyszałem jak chodził. Tak? Mhm. To nie słyszę nic. Te. Dobra, mamy na dwójkę. No nie wiem, coś dziwnie. Trochę jeszcze spuścimy. Najwyżej umrę. Zdenerwowało serce. Fire exit, nie mogę. This way? No nie, no widzisz, że nie można. Co głupio pytasz? Nie patrz, tylko słuchaj. Git. No i jak? Na co ma nie patrzeć, a słuchać? Rozumiem, że na jakiegoś potworka. Na twoją starą. Super to wycięcie. Jak ten gust, dużo. Dużo si cringe i si pa... szacunek, że... Okej, rysuneczek. Widać jak dinozaur bierze Steve'a od tyłu. Spoko. Idziemy dalej. Ja nic nie widzę. Jak to nic nie widzisz? Ja widzę tylko jak patrzę do góry, to jakieś takie biały kwadrat światło. Dobra, mamy klucz. Pies, który chce zabrać zaszynkę i klucz kolejny. Widzę. Czekaj, klucze są tutaj? Nie. Tak? Nie, okej, trzeba poszukać klucz w takich półkach. O, mordę. Za tobą tutaj tylko chyba. Nie widziałeś mnie, się chyba do tej szafki. Nie widziałeś mnie. Ha! Nie widziałeś mnie. Ujara ty. No klucz. Pierwsza szafka i dostanę klucz. Może? A po co mi ten klucz? Tutaj? Nie. Nie wiem, czy jestem cichszy. No, wychyl się. Za tobą. Dobra. No, zbliżę się. A to, czyli widzisz, tak? Co robię? Już teraz tak. Dobra. No, weź mocniej trzaskaj tymi drzwiami. No, pogrzało cię, kobieto? O, mordę. O, mordę, już wiem jak to wygląda. Dobrze wiedzieć. Bardzo dobre info. Ja mam już godzinę nagrania, więc na pewno będzie to nieco do wycięcia. Żeby było mimo wszystko oglądywalne, ale myślę, że filmiki będą mimo wszystko po pół godzinki jakoś, co najmniej. Zobaczymy ile to wyjdzie, bo to jest nasza trzecia gierka, czyli jeszcze dwie. Mogę proszę iść, nie wiem czy to jest szybkie o ciebie czy nie. Dobra, spierdzielaj. O mordę! Co powiedziałeś, proszę pana? Ale jak mogłem przejść, jak on kampił się w tym miejscu? Jej klucz jest przed twoją głową. Tępisz takie mendy. Kurde, kamperzy. Klucz był przed twoją głową normalnie. Ale klucz, przecież ja podniosłem klucz. Nie. Jak to nie? Miałem klucz. Już nie masz. No już nie mam, no domyślam się. Ale jak nie miałem przyjść, jak on mnie naskoczył nie dosyć, że za ścianą, to... I need to be cool. No, żury, żeby pisze. On jest za mną. Dobra. Muszę być cicho, tak? Ale czy na krełczu chodzi, to jest cicho dla niej. Mordę jeżdżę. Mogę się na niego patrzeć? Nie, bo on nie widzi, on słyszy. O to chodziło. To nie chodzi o to, że ja mam słuchać, a zamknąć oczy. Tylko to chodziło o niego. Ja mogę się na niego zobaczyć. Ale patrz, jaki kamper. To za menda. No i co? Nie wiem, czemu nie mogę wychylić czasem.
Cholera. Nie mam manu. Chcesz Kinder Bueno? Nie, on chyba nie słyszy, jak na krauczu chodzę. Albo może słyszy, ale jakbym przy sanie chodził czy coś. No dobrze. Generalnie ten park jest kurczę głośny, więc nie wiem, czy to ma coś do rzeczy. Dzień dobry. Jaki brzydor. Sam nie, dobra, na pewno słyszę, jak chodzę. Kurczę, nawet na krauczu. Słyszę, ale on jest głupi generalnie i bardzo szybko się dezorientuje. Ja myślę, że słyszy, ale nie widzi. No tak jest właśnie. Tylko on słyszy i przyjdzie w tym kierunku, ale nie przyjdzie typowo do mnie. No i dobrze. Widzę tam. Okej, czyli nawet nie muszę się w tym chować, bo on i tak nie widzi. Więc to jest głupie, jakbym miał się w tym chować. Dobra. Nie wiem, czy może być na samej górze. O, mam. O, w mordę. Dobra. Po co mi ten klucz jest? Nie ma mnie tu. Odejdź. Paszło won. A jak to w ogóle wygląda? Bo w sensie, że widzę. Daj się zabić, to zobaczymy jaki screamer. Nie, bo ma tylko jedno HP. A. Nie szkodź. Jesteś bogaty. A screamer już był zresztą. Nie widziałem. Po prostu chyba złapał mnie i. A no tak, no bo ja nie mam screamerów, to tylko ty masz. Dobra, chyba muszę iść do drzwi ewakuacyjne, bo no nie ma tutaj nic innego. Uff, mordy, ale mi przyszedł przed twarzą. Dobra, teraz pytanie iść tam. Ale mnie smyra po uszach. Co tam jest? Smyra. No, weź już, odejdź. No nie tam, no tam to ja chcę iść. Ty idź tam. Tam idź. Idź tam. Co za... Chodź do obiego, ugryź mu. Zycku. Poczekasz sobie. O, już miałem iść właśnie. Pierwsze twoje gwiezdanie to czegoś służy. Bigel. Czekaj, co tam było? Chodź. O, w mordę, nie wiedziałem, że tam drugie przejście jest. O Boże, dobrze, że się schowałem tutaj jakoś, on miał, nie wiem, ominął. Dobra. Ja to mam otworzyć, czy te drzwi ewakuacyjne? O, to jest pytanie. Muszę zobaczyć te zdjęcia. Muszę ładnie pachnieć, skoro cały czas słyszę, jak on niucha. A nic wcale nie niucha. Dobra, czyli on to jest ten pies. Znalazł klucz w szafie, cieszę się, bo ma klucz. Dobra, po co ci ten klucz? Dobra, pytanie. Drzwi ewakuacyjne. No, myślę. Ewakuacyjne, czy tak kratka z przodu? Uf, mordę, myślałem, że poszedł. Dobra, gdzie sugerujesz, Igor, że trzeba ten klucz dać? Zaraz myślę, jak lepiej przylecie. No co? Ten klucz. Gdzie go użyć? Na jakichś drzwiach. Z klucz. To ty nie powiesz. Za tobą. Ale myślisz, że do tej kratki, czy na te drzwi? No na drzwi myślę. Te drzwi to były drzwi ewakuacyjne, one były takie na nacisk. Nie wiem, czy one mają wejście na klucz jakikolwiek. Weź już odejdź.
Na Firindzie ty. Aha. Musiałem typnąć. Odejdź. Kysz, iść tam pilnie. Co to jest? Co to jest ten karton? Nie rozumiem, co on ma. Bierze karton. Czy ma karton? Wkłada go do szafki? Nie mam pojęcia, co tu chodzi. Ty nie rozumiesz czegoś? Co? Ja już wiem! Jest tych kluczy 3. Och, morda. To fajnie. Co to tamten otworzyłem, czy nie? Ale wiecie co to? Dobra, zmieniamy gry, bo tak to za długo będzie, a skoro jeden klucz tak długo robiłem, no to jeszcze dwa kolejne klucze to skończyłbym jutro po południu. Okej, okay. Ale fajna gierka, myślę, że bym mógł chcieć ją przyjść w pewnym dniu, kiedy będę miał czas. Sobie może tyle ile siada, nie wiem czy jest długa czy nie, ale chętnie. Okej, okay. Czwarta gra.